Jakie trzy rzeczy powinny znaleźć się tej wiosny w męskiej szafie? Dobre pytanie, powiem szczerze, bo nie każdy gdzieś tam jest w stanie to odnaleźć. Myślę, że można postawić na takie bardzo proste i klasyczne rzeczy, które zawsze się sprawdzają i zawsze będą modne. Moim zdaniem powinny się znaleźć buty, wygodne buty do biegania. Powinny się znaleźć kolorowe skarpetki, które są modne chyba w tym sezonie. Wiatrówkę, którą mam teraz na sobie. Myślę, że to jest dość fajny element, który możemy teraz znaleźć w szafie u każdego faceta. Jakiś fajny basic właśnie. Jakieś fajne spodnie przede wszystkim. To trzeba też dopasować do siebie, tak, żeby każdy czuł się odpowiednio w tych rzeczach. No i myślę, że jakieś fajne, nie wiem, okulary przeciwsłoneczne na ten sezon. Fajne skarpetki, wygodne buty i na przykład kapelusz, który jest modny. Powinien być modny w tym sezonie w Polsce. Fajna marynarka to jest dobry pomysł. I do tego dobra koszula. I jeszcze dodam jakąś bardzo ciekawą torbę do ręki. Do tego fajnie jakby ubrania były, żebyśmy bawili się kolorami, żebyśmy się nie bali kolorów, żeby te ubrania były szare. Biały t-shirt. O, to jest moim zdaniem najlepsze, co mogłoby się znaleźć w szafie na wiosnę.